Hejka, witam was w kolejnym filmiku na moim kanale. Dzisiaj pierwsza część serii wakacyjnej, więc gorąco was zapraszam. Gorąco dlatego, bo jest lato. Dziś pokażę wam, co pakuję do swojej walizki na wyjazd nad morze, więc oglądajcie koniecznie. Zostawcie łapkę w górę, subskrypcję oraz dzwonek. No i nie przedłużając, zapraszam na odcinek. Tak się prezentuje moja walizka. Jest wystarczająco duża. Nie jest do końca czysta, bo tata ją wziął z piwnicy. Tak wygląda w środku, jest dość pojemna, myślę, że wystarczy mi miejsca. Tu mam też taką kieszonkę, tu się zapina właśnie. Jest okej, okay. Mi się wydaje, że starczy mi miejsca, jak nie, no to coś jeszcze wykombinuję. Ja się prezentuję elegancko. No i może wam po prostu pokażę, co zabieram ze sobą na wyjazd nad morze. Będę wszystko pakować po kolei, już twarzy ją przygotuję. No dobra, i zacznijmy. No i tak, biorę dwie pary butów. Mam jeszcze inne pary butów, ale wzięłam tylko te, ponieważ one są takie przewiewne. No idealne na lato. Ja nie za bardzo nie lubię sandałów, więc mam tylko takie. Takie Vansy. I takie old schooly, tak samo. Są trochę brudne, ale nie da się tego wyczyścić właśnie. Mam taki materiał. I też biorę klapki. Takie z Adidasa, różowe. To najbardziej na plażę i w nich będę w aucie. No bo ogólnie ja o północy wyjeżdżam na to morze i będę jechać około 10 godzin. Więc to trochę nie jest mało, ale też nie jest bardzo dużo. I żeby było mi wygodnie, właśnie biorę te klapki. I tak, dobra, przejdźmy teraz może do pokazania stroju kąpielowego. Zabieram oczywiście ze sobą strój kąpielowy. Tak się prezentuje. Tu majtki. Dalej, biorę dwa ręczniki. Jeden na przykład do wytarcia się, a drugi położę na piasku. No i tam będę się opalać. Dalej, następnie mamy piżamę. Taka tutaj z takim ludzikiem, może właśnie pokażę wam, jak wygląda. O, tak się prezentuje. Proszę bardzo. I to też właśnie takie spodenki krótkie. Następnie tu mam portfel. Taki portfel czarny. I tu mam karty. No i to właśnie włożę do tej torby Vans, żebym miała to przy sobie, te pieniądze, bo może się przydadzą, więc włożę od razu. Dalej mamy wodę. I wodę też włożę do bagażu podręcznego. Od razu tam włożę. Dalej mam tą kosmetyczkę. I tu mam moje kosmetyki. I też włożę je do bagażu, włożę ją w sumie do bagażu podręcznego, no bo kosmetyki mi się przydadzą. Na przykład tam mam różne pomadki i tak dalej. Właśnie nawet mam rozsunę. A różne typu pomadki. No i widać tam korektory, fluidy i tak dalej. Dzisiaj jestem pomalowana, żeby moja skóra sobie odpoczęła, no bo dziś było bardzo, bardzo gorąco. W sumie jest nadal. Schowałam tę kosmetyczkę do torby bagażowej. Dalej mamy szczotkę. Szczotkę i też ją włożę do bagażu podręcznego. I drugą szczotkę też ją włożę, tylko do tej mniejszej. Bo ona jest mniejsza i mniej miejsca zajmuje. Dobra, następnie mam tu worek, gdzie mam bieliznę, skarpetki i tak dalej, nie będę wam pokazywać. No ale staniki, nie staniki, tego typu rzeczy. Następnie mam opaskę. Na przykład jak będę dawała sobie maskę na twarz. Mam aloes do twarzy. Biorę ze sobą właśnie też antyperspirant. To się nazywa, no dokładnie. Płyn micelarny. I mam też taką kosmetyczkę. Ogólnie to
Ja wszystkiego wam nie pokazuję, co biorę. W sensie ja pokazuję wam, co ja pakuję do swojej walizki, a na przykład moja mama pakuje tak samo szampon do włosów, żel i tak dalej. Ja po prostu pokazuję, co ja pakuję. Tutaj fiszki. Takie geograficzne. Gra karciana. Przydadzą mi się, może coś się z tego nauczę. Karty Uno do gry na plażę. Tu mam fiszki do języka angielskiego. Są bardzo fajne. I dalej biorę taką książkę Enigmas. I właśnie z niej od razu się uczę angielskiego. Tu mamy na przykład, patrzcie, mamy tu jakąś historyjkę i mamy tu na przykład proof, to dowód. Chyba tak się czyta. Albo following, następny. I bardzo fajna książka. Gamebook. Biorę mazak, bo na przykład jakby to chciał autograf, no to przyda mi się ten mazak. Tu mam okulary przeciwsłoneczne. Dalej. Mam taki spray na komary, przyda mi się na pewno, bo tyle jest tych komarów, że to jest masakra, naprawdę. Nienawidzę komarów, to jest najgorsze, co może być. Serio. Tak swędzi, że masakra. Tu mam koszulki, topy i tego typu rzeczy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Pięć koszulek, jeszcze mam jedną na sobie, którą biorę. Trzy pary spodenek, ale w sumie jeszcze biorę takie swoje, więc cztery. Aha, jeszcze jedne wyszło na balkonie, bo są mokre, więc pięć pary spodenek. Pięć par spodenek. Dalej mam tu powerbanka, taki żółty, słuchawki, JBL, ja mówię, ale to się mówi inaczej, ale ja mówię JBL, głośnik JBL, taki jeszcze mniejszy głośnik JBL, słuchawki, jeszcze mam taką ładowarkę właśnie do tego typu rzeczy. Ładowarkę do mojego telefonu. Telefon jeszcze. Telefon biorę. Selfie stick. Powerbank. I tyle. Tutaj z tych elektronicznych rzeczy. Ale oczywiście mój tato tak samo bierze komputer, aparat i tak dalej. Właśnie będą dwa odcinki albo jeden. Takie vlogi, tam jak będę już nad morzem, więc oczekujcie. Następnie biorę poduszkę do spania, bo w aucie może się prześpię, nie wiem czy dam radę, ale postaram się przespać, no bo pasowałoby jednak spać w nocy, żebym później normalnie chodziła w dzień. Następnie mam taki kombinezon i spodnie długie. Mam tu bluzę czarną i bluzę taką, cielistą, kremową, coś w tym stylu. Nie, jak to, no taka cielista. I też mam taką kurtkę. No bo kurtkę biorę dlatego, bo czasem jest tak, że pada, co nie, nad morzem. No i na wszelki wypadek wezmę tą kurtkę. Raczej mi się przyda. Dalej biorę mojego misia, z którym zawsze śpię o tak, w taki sposób, już wam pokazuję. Czekajcie. O, w taki sposób. o, nie mogę go ściągnąć, czekajcie. Dobra. No i pandę, z nią też zawsze śpię. Więc myślę, że szybko zasiądę w tym aucie, jak wezmę ze sobą pandę i Mima. I tyle, kochani. Wszystko wam pokazałam. Teraz tylko muszę to spakować. Mam nadzieję, że wszystko mi się zmieści. I chyba zacznę od ręczników i później od ciuchów, jak dalej. Raise your flag, we ignite. Been here before.
niezapakowaną, jest gotowa. A buty wsadzę luzem do bagażnika, bo trochę się nie zmieściły do walizki. A te rzeczy dam właśnie do bagażu podręcznego, bo wszystko mi się przyda w czasie podróży. Słuchawki i tak dalej, ten sam powerbank. Myślę, że wszystko spakowałam. Mam taką nadzieję, bo jak nie, no to będzie trochę przypał, bo zależy mi, żebym wszystko wzięła, bo wszystko jest w sumie ważne, to co biorę. Wszystko mi się na pewno przyda na każdą chwilę, więc mam nadzieję, że tak, ale jeszcze dokładnie wszystko popatrzę, żeby nie było, że jednak czegoś zapomniałam, jakieś ważne rzeczy. Ogólnie zapraszam Was na kolejne odcinki z tej serii, bo będą naprawdę ciekawe. No ale kochani, już na tym będę kończyć ten odcinek, mam nadzieję, że Wam się spodobał. Jeśli tak, to nie zapomnijcie o łapce w górze, subskrypcji oraz dzwonku. Mam nadzieję, że ta seria Wam się podoba. Wpadajcie na Instagrama, a w amelie.kl będą różne zdjęcia z nadmorza oraz na TikToka amelie.kl. Pa, pa, do następnego odcinka.